Cywilizacja to wrażliwy twór, splot okoliczności. W każdej chwili najmniejszy trzepot skrzydeł motyla może go zakłócić. Harran, całe miasto wymazane z mapy. Ci, których tam pozostawiono, nie mieli szans. Najbardziej błyskotliwi ludzie świata wspólnie wynaleźli szczepionkę na wirusa z Harran. Ludzkość nareszcie wygrała z zarazą. Jednak ludzie zawsze chcą więcej. Mimo obietnicy zamknięcia swoich laboratoriów, GRE nadal w tajemnicy badało THV z myślą o zastosowaniu militarnym. Nie minęło wiele czasu, nim wariant THV znów wydostał się z laboratorium. Upadek wydarzył się szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Ktoś czyta północną gazetę. Garstka, która przetrwała, żyje teraz w małych enklawach. Jedynym środkiem komunikacji pomiędzy odległymi ludzkimi osadami są samotnicy wystarczająco odważni lub zdesperowani, by podróżować przez dzikie pustkowia. Nazywamy ich pielgrzymami. Gdzieś na mapie jest miasto, które nadal nie upadło. Miasto odizolowane od reszty świata. Miasto ze szczególnymi zasadami. Teraz jest ostatnim bastionem ludzkości. Szansą dla nas na wyciągnięcie nauki z historii i podjęcie właściwych decyzji. Każdy wybór, jakiego tu dokonasz, wpłynie na przyszłość. Nieodwracalnie. Wow. No to chyba wiecie, co się będzie działo. Sorki, że się nie przywitałem, ale bardzo chciałem to obejrzeć razem z wami. Nie oglądałem jeszcze tego. Jedyne co, odpalałem gierkę i przemijałem wprowadzenie, żeby sobie poustawiać tylko, czy wszystko działa, czy wszystko się zgadza. A teraz to w sumie jedyne co nie sprawdziłem, czy nie będzie cięło OBS-a, ale to powiedzmy, że podejmę to ryzyko. W najgorszym wypadku zacznę jeszcze raz grę. Jak widzicie, jest tu kontynuuję, to dlatego, że właśnie sprawdzałem, czy wszystko działa. Ustawienia tam klawiszy, na przykład pod kontrolem kucanie. Nienawidzę mieć pod C kucania. Nie rozumiem, jak można tak grać kompletnie. No i sprawdzałem jakieś tam ustawienia rozdzielczości i tak dalej, i tak dalej. Bardzo długo wyczekiwana przeze mnie gra. Mega mi się podoba, oczywiście na trudnym sobie zagramy. Mega mi się podoba część pierwsza. Mam, no, trochę mam godzin w to przegrane. Sporo, nie wiem ile. Nie sprawdzałem w sumie. Ale na pewno sporo. Ogólnie to zapowiada się sieka. Zapowiada się przepiękna, przedługa przede wszystkim seria. Długo wyczekiwany przeze mnie tytuł. Jeżeli chodzi o jedynkę, moim zdaniem w ogóle się nie zestarzała. W tym momencie jakby wyszła to i bym wcześniej w nią nie grał, to bym tak samo mógł ją ogrywać jak wcześniej. Mimo, że już parę lat minęło. O kurde, 7, 8? No, trochę minęło. Ona chyba jest starsza od Wiedźmina, czy nie? Nie, Wiedźmin to już w ogóle mam kupę czasu teraz. Nie jestem pewien. Dobra, zobaczmy co się stanie. Znaczy, tu ja wiem co się stanie, tu niewiele się stanie. Ucieczka przed zombie. Nasz główny bohater udało mu się spierdzielić. Tamci drą ryja. A, kurde, poprawię sobie koszulę, żeby wyglądać pięknie, przystojnie na graniu. Żartuję. Kurde, kiedyś to było fajniejsze. Oczywiście. Aiden? I głupszy. W ogóle nie wiem, czy dobrze pamiętam. Aiden był w pierwszej, znaczy był na pewno w pierwszej części, ale nie pamiętam, kto to był. To był ten chyba, co... Tak, wiem. Właśnie na górę, coś ci pokażę. O, i Spike. Spike'a pamiętam na pewno. Dobra, ja sobie przypomnę tylko... O, fajnie to wygląda. No, mogłyby wyglądać lepiej, jeżeli chodzi o nogi. Parkury i tak dalej. Okej, dobra, lecimy z temacikiem. Samouczek mamy na razie. Trzeba przeskoczyć przez parę rzeczy, wejść tam na górę, żeby się upewnić, że umiemy kliknąć spację. Gra się upewnia. Ale fajnie, płynnie to... Dobra, poprawię sobie jeszcze trochę myszkę. Hopie, nie widziałeś mnie na żywo. W akcji. Kiedyś coś tam próbowałem parkury trenować. Z różnym skutkiem, ale powiedzmy, że jakoś tam szło. Dzięki. Dobrze cię widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu. Ale nie rozklejaj mi się tu. Kupa czasu. No ciekawie się zaczyna ogólnie fabuła. Zobaczysz. Jeżeli chodzi o Harran. Ja to myślałem, że po prostu się jednak nie udało wyleczyć i tak dalej i tak zrobią to. Trzymasz się już od ilu? 4? Aha, tak, tutaj. Byłem sobie przekonany, że... Wiem, ale ja jestem zajebisty. Jasne. Spoko. Właśnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Dobra, przestańcie gadać, bo chciałbym... Masz coś w sprawie Jane? Dobra. O Nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? Baines, ale za dupie. 5 chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Nikt tam o niej nie słyszał. Ha, więc pewnie poszła do Gary. No to udam się na północ. No okej, skoro tak twierdzisz. Ul pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Zobacz tam myśli. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Aha, zbierz miód i rumianek. Okej, czyli tak jak w pierwszej części to mniej więcej działa. Na F podnosimy, okej. F podniesiemy wszystko. A tam co? A, miód jeszcze. Są 2 miody, okej. Nada się. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? Wszystko zbierzemy, jeżeli możemy. Miała takie powiedzonko. Pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. Okej. Jakiś schemat na lek, coś tam. I do menu wytwarzania. No dobra. Pierwszy schemat. Przepis. Dobra. No to wiadomo. Otrzymane części do wytwarzania. Mamy tutaj. Okej. Znajdź na schemat leku i przytrzymaj, żeby... Okej. Dobra, mamy. Poziom ulepszenia? Co im więcej będę tego wytwarzał, tym co? Mogę jeszcze jeden zrobić. Na razie się powstrzymam. Może się do czegoś innego jeszcze przydadzą. Już niedaleko. Słyszę zombiaka. Albo mi się wydaje. To tutaj, chodźmy. Słyszę sapanie, jakbym zombiaka słyszał. Jak tu tędy przejść? Górą? A, okej, po prostu muszę się... Dobra. Po prostu na początku nie zaskoczyło. A on celowo biega, tak? Ktoś tu miał kur na chatę. No, fajna chata. Nie powiem, że nie. Zamknięte. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się nawinie. Jasne. No to wiadomo. Kolego. Mam złe przeczucia. To się skończy bitką, na pewno. Jak chuj słyszę zombiaki. Pusto. Nic nie ma niestety. A fajnie fajne sprawy zostaje ten pasek z tego. Pasek z otwierania. Nic nie ma. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Mydło. Dobra, skoro mówisz, że się przyda. No, badam przecież. Impreza. Do tego czasu GRE całkiem straciło kontrolę nad wirusem. No ta. Last Spring Party. Party. Friday, party. Tuesday. Nieważne. Monday, party. Tuesday, party. Okej. Coś jeszcze tutaj ciekawego i myślę, że tutaj chciałbym przejść najpierw. Czuję, że tam będzie zombie. Ten co się patrzy najpierw na wazę. Co jest? Aiden, wszystko w porządku? Tak, szczury. Chłop to się przestraszył pianina. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Okej. To było dziwne. Dobra, przeszukajmy to do końca. Coś tu mamy? Ryż. Tu nic ciekawego. Mordeczki. Gdzie ty się o mnie martwisz? Ja sobie poradzę. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Ciekawe jak smakowało wtedy wino. Dobrze, dobrze smakowało. Ja lubię wino. O nie, nie odpalaj tego. Brzmi znajomo. Do you voodoo? Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Co to obraz będziemy badać, tak? Sztuka? I to nazywali sztuką? Sztuka współczesna. Abstrakcja. Mamy puszki, szmaty, okej, jakieś tam coś, żeby ten pożyć, tak? Okej, brzytwica, to się przyda. Ale ciekawe, bo w jedynce było zastosowane coś takiego, używałem tego. Na bardzo wysokim poziomie trudności nie było chyba wszystko pokazywane, nie? Na tym zmyśle przetrwania. Tak mi się kojarzy. Zero. To się w ogóle nagrywa. Tak, nagrywa się. Wow. Jeszcze jestem praktycznie na samouczku. 14 minuta. Przydałoby się to... Co? Miejsce ukrycia. A, że mogę się tu skitrać, tak? Ale to ciekawe. coś jeszcze tutaj? I tu będzie ząbek na stówę. Wyszła muzyczka taka robiąca napięcie. Czuję, że tu będzie jakiś zombie. Była imprezka zakrapiana alkoholem. Sorry Dave, goodbye. No okej. Coś jeszcze? Nie, nic więcej. Nie ma to jak impreza z okazji końca świata. Ta. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu. Okay? No, chyba jakiś alkohol został. Spike, możemy, wiesz, coś tutaj podziałać. Dobra, czy mamy tu coś? Wy nie wstaniecie zaraz, prawda? Nie wygląda na to. Dużo was tu. Miała klasę. No. I to jako? Myślę, że nogi aż do ziemi miała. Jak nic. Aż to oni byli, tak? Przynajmniej byli razem. Tak? Jakby tak, wiesz... Spojrzeć pod kątem trochę. Dobra. Często będziemy chyba używali tego zmysłu przetrwania. A co tam jest napisane? Najdroższa Mary. O, fajnie, że tłumaczę od razu. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś. Za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. O kurwa. Aiden, chodź, popatrz na to. Czyli ten gościu może tu gdzieś być jeszcze. To po pierwsze. Coś tu jeszcze jest? Nie widzę nic. A jak tu wlazłeś? A, tędy. Spoko. Coś tu jest jeszcze? O, impreza końca świata, bez kitu. A tu są schody jeszcze na górę, a to spoko. Nic tu już nie ma ciekawego. No nie wygląda na to, żeby coś było. Siadaj, stary. Chodź, posiedzimy, poglądajmy sobie. O! Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydała. Dostaliśmy do ręki broń. Czy to oznacza, że będzie miała się nam niedługo przydać? Mam nadzieję. Wygazowane. Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. Ach, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby Crane mógł to widzieć. Kto? O. Mniejsza z tym. Aiden. Przecież, ale ja pamiętam, że była taka postać Aiden i on chyba znał Crane'a. Wytropiłem tego faceta. Tak mi się wydaje. Dobra. Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Waltza. Mam kogoś, kto go zna. Okej. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. No w sumie. Jest Wiledor i podobno wie coś na temat Waltza. Wiledor. Wiledor. Więc jestem tak blisko, co? Hej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do Gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może, no, ale tak kiedy mówisz. Trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi koza do woza. No dobra, ale masz o mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Sorry, że tak ci mówię, ale jestem mega ciekaw tej historii. Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. No dobrze. A co chce w zamian? Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, nie szurniętą. Może Jane jest... trochę impulsywna i... Zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej... Mówisz? Dobra, nogi do ziemi. Za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy. Piękne, stalowe, duże. No, na pewno. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. A pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi. I przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. No okej. Okay. A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. No to dobra, o co chodzi? Za kolejne 2 lata? Może. W zapowiedziach słyszałem tylko, że szukamy swojej siostry, więc... Szukasz. I pamiętaj, 140 i 200 MHz. O świcie, typ będzie czekał. O świcie? Tam przetrwać noc teraz, rozumiem. No dobra. Tu już rozumiem, nic ciekawego nie zdobędę. Ale ślicznie to wygląda wszystko. Strasznie wolno mi się wydaje tutaj to... Słyszałem darcie ryja. Słyszałem ewidentnie darcie ryja. Dobra, to tędy biegniemy, tak? Chyba jedyna droga prowadząca na dół. Dobra. Okej, no biegniemy dalej w takim wypadku. Gryzonie. Dobra. Okej. Jak celuję w łeb, to dodaję więcej obrażeń. Ty jesteś tu sam, kolego. Dobra. Chyba tak. Jest was tu więcej? No nie wygląda na to. O, rumianek. Tak swoją drogą. Żywica. Jest tu parę rzeczy. Młotek hydraulika, okej. Dobra, na pewno chcę tu wejść do środka. Tu mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Wylaz tam. Dobra, myślę, że najpierw cię załatwimy, bo się trochę cykam. Najpierw cię załatwię, a dopiero później zacznę przeszukiwać wnętrze. Trzeba się spieszyć, bo prawdopodobnie nie mam zatrzymanego mimo samouczka czasu. Więc jakby no mrok się zbliża. Warto to mieć na uwadze. Okej. O! Ul! Super. Rozumiem, że to będzie nasze główne źródło leków, tak? Dobra, chyba to wszystko w tej lokacji. Dobra. Zapowiada się, że będziemy często robić leki z miodu. Dobra. Dobra. Trochę się zmęczyłem. A gdzie on jest? Utonął? Okej. Też dobrze. Tam nie wygląda, jakby coś było. Ale i tak muszę tędy wejść. Okej, rozumiem. Okej. Na pewno tu nic nie ma? Na pewno. Dobra. Spróbujemy dotrzeć do tej wieży antenowej. Ja myślę, że na tym zakończymy odcinek. Gdzie my jesteśmy? Tutaj wlazłem, ok. Dobra. Chyba muszę się tutaj złapać. Okej, i udaje mi się tu spiąć. Dobra. Nieźle. Coś agresywnego w okolicy? Nie wygląda na to. Nie widać tu nic agresywnego. W ogóle niewiele tu widać. No nie! Przez ciemną strefę? Dobra, to rozumiem, że... Wow, dużo tu was. No dobra. Chętnie bym się z nimi ponapierdzielał, nie? Tak tylko dla expa. Nie wiem, czy to jest jakiś system expienia. Ale jestem ciekaw. Kliknijmy sobie. Jakiś dziennik. Mamy tu jakiś rozwój postaci. Mamy. Punkty walki. Czy rozumiem, że zdobywamy umiejętności i punkty tak jak w pierwszej części, zakładam. No jakieś tam rzeczy pielgrzyma, coś tam, coś tam. Plecak. Wow, serio muszę nakierować na każdą jedną rzecz, by zniknęło mi powiadomienie. Mam natręstwo takie, że muszę, nie mogę mieć tych powiadomień, muszę je sobie powyłączać, o. No okej, to mamy wskazówki, kłócanie, odległość skoku, coś tam, nic ciekawego. Dobra, lecimy dalej. Mi się wydaje, że mamy tu czas zatrzymany. Mam tendencję do piskania cały czas shifta podczas biegu. Okej, czyli musimy... Kurde. Zakładam, że musimy wejść tędy i przeskoczyć tutaj. Po drodze nic nie ma poukrywane? Raczej nie. Żeby się nie zatrzymywać za bardzo po drodze. Czy ja byś oberwałem któregoś razu? Nie mam chyba całego życia, bo to jest życie, zakładam, tak? W górnym lewym rogu. Dobra. Nie jest źle. Idzie całkiem prosto na razie. O, to dopiero schody na pewno. No tu mamy rzeczy do zbierania, więc ewidentnie gra chce, żebyśmy poszli tędy. Mamy jakieś rzeczy do leczenia. Gdzieś tu widziałem, o właśnie, rumianek. Okej. Następny rumianek. Następny miód. Dobra, i idziemy w górę. Dobra, chcemy przejść tam. Ta lina nas za bardzo chyba nie... Musimy przejść po tej linie, tak? Czy nie? Ale nie chcę tam iść, to jest w dół droga. A nie mogę przejść tu jakoś? Czej, dajcie mi chwilę. No nie, nie wygląda na to, jakbym mógł tu przejść. O, ale wydaje mi się, że tam mogłem. To jest specjalnie tak zrobione. Nie, to nie jest tak. A może? A może? Nie, no nie wygląda, jakbym mógł tu przejść. A co jak zrobię tak? A, okej, jednak muszę iść tamtędy. Dobra, to tak sprytnie to zrobili, tak? Opuszczasz teren misji po prostu. No to okej, no da się przejść, ale... Ale... Sorry mordo, iść tamtędy, bo musisz się najpierw nauczyć, jak tu poruszać. No okej, można i tak. Okej, już się bałem, że się puściłem niechcący. Dobra, teraz musimy tam na górę jakoś, tak? Zakładam, że tędy. A, nie, tędy nie, bo to są... Dobra, myślałem, że po tych wypustkach trzeba się wspiąć, a to z pozostałości po drabince zwyczajnie. O-o. Dobra, mamy ciemną strefę. Generalnie. I mamy zombiaka. A, sorry, miałem cię kopnąć. Aha, nie było tematu. Dobra. Miałem go kopnąć. Sparty. Halo, koleżko. Koleżko! Halo! Dlaczego se spadłeś? Okej, mogę się tak rozbujać. Parkour, kolejny poziom, okej. Mamy umiejętność. Patrzcie państwo, w pierwszym odcinku. Tak, kontynuuj. Przytrzymaj, okej. Sięgnąć wyższych krawędzi, gdy przytrzymasz, okej, spację podczas skoku. A tu co mamy? Zmniejsz obrażenia przy upadku i zachowaj impet. Okej. Trzeba się krawędzi nawet po wyczerpaniu wytrzymałości nie kraczać kontroli w przypadku lądowania na krawędziach z dużej wysokości. Okej. To może być przydatne. Chwyt może być przydatny. Co my tu jeszcze mamy? Wyżej. Dowolną ścieżkę, by odbyć się i skoczyć jeszcze dalej. Wow. Aż tak daleko będę skakać? Nie jest naturalne, mordo. No dobra, trudno. Naturalne, nienaturalne? Już blisko. A, bez tego bym tu nie wskoczył pewnie. Zaraz noc. Ewidentnie widzę, jak się ściemnia w momencie, jak pokonuje pewne partie terenu. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Lepiej raczej nie będzie. Jak tu wejść? Okej. Okej, wytrzymałość się wyczerpała. To tu nic nie zdziałam już. Ała, dobra. A mogę tu przeskoczyć po prostu? Nie mogę. Jak ja mam tam wleść? Bez przesady, tutaj powinienem móc normalnie wejść. Dobra, czy tu jakieś zombiaki będą? Ale szybko biegam, aż wiatr. Koło głowy tutaj mi śmiga. No dobra, obszedłem cały budynek. Do środka wejść nie mogę. Mogę wejść chyba tędy. Tak zakładam. Tutaj do środka tylko od góry zakładam będę mógł wejść. Mogę pod żakwę chodzić? A nie, to będzie za proste. No dobra. Mamy tu temacik. Zaraz. Mogę wejść tędy tutaj. Mogę wejść na dach, dobra. Dobra, jest ok. Mogę wejść na dach. Co w związku z tym, że mogę wejść na dach? Na razie niewiele. Ta lampa jest podświetlona, więc zakładam, że mogę na nią... Halo, nie chcę. Kurde. Chcę się ześliznąć. Jak mogę ześliznąć się? O właśnie. Mogę tędy przejść. Powinna być gdzieś tutaj. Dobra. O co tu jest? Że... Wyjście, tak? Co my tu mamy? No podnieś. A, jeżeli nieprzyzwyczajony jestem, muszę kliknąć, a nie przytrzymać. Niektóre rzeczy muszę klikać, niektóre przytrzymywać. No dobra. Okej. W porządku. A, jeszcze alkohol. No okej, przyda się. Alkohol się zawsze przydaje. Są jakieś kroki. No dobra, a powiedz mi, jak z tą bronią wygląda sprawa? Mamy trwałość, tak? Obrażenia, premia do obrażeń przy pełnym zdrowiu. No, ja nie mam pełnego zdrowia, ale mogę zaraz mieć, także spoko. Sieczne, to jest spoko. Tak sierżyn wiecznie, jak wygląda, zadaje paskudne rany. Okej. Puka ktoś. Klucz dostępu do GRE. O! A to ciekawe, że mamy coś takiego. Kto się ruszał? Niedawno. Kto się przesunął? No dobrze. Okej, spróbujmy. Aha. Hej, muszę... Czekaj, czy to muszę klikać? Nie F, nie V, tylko F. No dobra. Ma to sens. Czuję, że ten odcinek mega długo trwa już. No i jest. Nasza rozgłośnia. Muszę włączyć agregat. W porządku. A gdzie się włącza agregat? Na zewnątrz. No w porządku, mordeczko, tylko tak. Ja czuję, że... Teraz mnie tu zombie napadną jakieś. Okej. Nie jest tak źle na razie. W środku ktoś będzie. Co jest? A jednak jakieś zombie ze środka. Dobra, na razie to zostaw, kolego. Łocie, panie! To właśnie, to jest dobre pytanie. Co to kurwa jest? Ocie, panie. Co to jest? Która jest minuta? 402. Dobra, jeszcze nie ma tragedii. Przed wykonaniem silnego ataku pasek zdrowia się na czerwono. Wykonuj unik. A czym robię unik? Aha, spacją. Muszę przytrzymać, tak? Dobra. Ej! Ej! Halo! No kurwa, jak to... Dobra, jeden... Ha! Się leczę. Dobra, spierdolka. Dobra, a mogę teraz zrobić na szybko... Tej, bo ja jestem obstrany ogólnie. Mogę teraz zrobić ten, leczenie? Wytwarzanie. Dobra, robimy maksymalną liczbę od razu. Dobra. Walczymy tylko z tobą. Przez chwilę. Spadła. Ona może tu wejść? Chyba się udało. Ej, chyba siadło jak złoto właśnie. Lepiej po prostu. Dobra. Fajnie, że tu widać ile mają HP. Jest to mega przydatne. Nie było tego widać w jedynce. Oła, oberwałem. Dobra. Nie! Gościu. Dobra. Leżeć! Kurwo. O ja pierdzielę. Szkoda, że tamtej nie przeszukam. I tak szczerze to dalej nie umiem z nią walczyć. Tak właściwie. A szkoda. Szkoda, że inne były tu zombiaki. To bym się chętnie nauczył walczyć z tamtą. A nie udało się, bo mi tamte przeszkadzały trochę i niechcący ją zrzuciłem. Było dziwne. Dobra, włączmy zasilanie. Dobra, mamy siekierkę. Ja czuję, że teraz się coś zleci jeszcze tutaj. Okej. Powinienem jak najszybciej tutaj wyłączyć to był. Skąd to jest? Da się to wyłączyć? Czy to w niczym nie przeszkadza? Aha, i myślałem, że muszę to wyłączyć jeszcze. Okej. Dziwnie. Dobra, jest coś tu jeszcze do tego? Do ogarnięcia, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Wow. Odblokować pierwszą strefę się udało. Okej. Lampy UV. Bezpieczeństwo w nocy. Każda bezpieczna strefa zapewnia dostęp do punktu odpoczynku, w którym możesz zmieniać porę na dzień i noc. Oraz do schowka Aidena, w którym możesz przechowywać nadmiarowe przedmioty. No w porządku. A co, mamy jakoś ograniczoną ilość... Irytuje mnie ta muzyka. Czemu się nie da tego połączyć? Mamy schowek. Mamy tom. Radio. Dobra, spróbujemy się jeszcze porozumieć. Jaka to była? Tak, 140, 200 chyba. Z tego co pamiętam, ty, do tego dzisiaj nie spodziewałem się. Mówi Aiden, odbiór. A to nad ranem miało być. Pielgrzyma? Odbiór. Nad ranem miałem się zgłaszać, a nie w nocy. Jest środek nocy, mordo. Chyba muszę poczekać do rana. Chyba tak. Halo, a jak odejść? Okej. Wystarczy na dziś. Pora spać. Spróbuję jutro rano. No dobrze. Mamy coś tu jeszcze ciekawego? Tak, przewody. Poczekaj do rana. No. Uciekamy czy nie? Ale że już? Nie, 100 lat. Już idzie. Co z zapasami? Wszystko gotowe. Ejdi? O co chodzi? Ale cicho. Koszmary? Gdzie są wszyscy? Może umarli? Głupia jesteś. Chodźmy. Już. O co chodzi? Ciii. Będzie dobrze. Jakiś senny koszmar ma, ta? Gdzie oni są? W jakiś... Gościu z fartuchem, co oni w laboratoriach są jakieś? Testowali te ich jakieś rzeczy, coś? O co chodzi tam? Inne dzieciaki, łyse. Jak od leków jakiś. Gościu jak poryzaną twarz ma. O co chodzi? To się nie skończy dobrze. Sprowadziłeś 12 346? Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie, wypuszczą nas stąd. Ejdi, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Wiem. Ta, młody. Z której strony nic jej nie grozi? Rób to ci mówię. Co im kurde chemię dawali? Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. O czym? Po ranach? Nie, on nie! Mia! Aiden! O co chodzi? Groić go będą? Co oni mu robią? Doktorze Waltz, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Aaaa! Ale igła. O nie. Ała. Pożar! Mamy pożar! Co tam się odwala? Ale dziwne, jakby zamglone wszystko. Co tam się odwala? To co ten, co noc takiego koszmarem, a tak? Rozumiem. Bo tak by sugerowała ta wstawka. Pora pogadać z tym gościem od Spike'a. Ta. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. No tak. Tak miało być chyba, nie? Halo? Aiden. Tak. Miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Waltza, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Mi się wydaje, że właśnie z nim gadamy teraz. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty właz GRE. Do zobaczenia. Okej. Pewnie nie robisz tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. Okej, to przewiedzieć. To jest miasto Harran? Jak to wygląda? Wykorzystali podobny koncept. Ui, jak kuska! Mamy zwykły skok i mamy taki duży. Jak kuska! Ui! Nieważne. Jeszcze melodyjka taka wesoła, jej! Beka. No dobra, co? Na dzisiaj to koniec, wprowadzenie mamy za sobą. Zobaczymy, co nas czeka dalej. Ja myślę, że to będzie pełna seria, więc szykujcie się na miesiąc, 2 miesiące odcinków. Zależy jak długie będę robił, no ten trwa już godzinę prawie Jeżeli wszystkie będę tak nagrywał, no to spodziewam się, że jak dobrze pójdzie, to... Nie no, na pewno nie w miesiąc. Myślę, że w 2 miesiące to ogarniemy, no. Myślę, że długa seria nas czeka, ale... Oczywiście, jak będą jakieś nieciekawe momenty, będę starał się jakby je pomijać. Albo je poza nagraniem zrobię, czy coś. Zobaczymy. A na tą chwilę co? Poznajemy grę, więc na razie będzie wszystko. Dajcie znać, czy wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz pod odcinkiem. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.